Cześć, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku Blair Witch Volume 1. Rest in Power. Jak zapewne pamiętacie, Asgaya, czy jak mu się tam nazywało, powiedział nam, masz tutaj, jak ona miała, Dr. Holiday, czyli doktor wakacje, dostała magiczny patyczek do zabawy, ale nie taki, wiecie, nie taki do zabawy, no co myślicie, wiecie o co chodzi, tylko po prostu, żeby ten patyczek nas chronił. I've just met a peculiar native man named Asgaya Gagoy. He claims, well, he said many things. Extremely puzzling. He knew some very specific things about me that he couldn't possibly have known. He displays authentic perception. He warned me to keep my name secret. Usually, though, such precautions are encountered with demonology. Demons. He implied that the evil that occupies these woods existed before Ellie Kedward or any other white settlers. So even before the Blair Witch, there was something dark in this forest. I'll have to check the library for Native American folklore about demons in these hills. Hmm, I wonder if the Blair Witch made some pact with a local demon. Well, night has fallen, I've got to get back to town. Dokładnie tak, moi drodzy. Musimy wyciągnąć swoje... O Matko Święta. Wiecie co, ja może sobie wezmę to, tylko oczywiście weźmiemy jeszcze latarkę. Bo jakby inaczej, latarkę poprosimy. O, jest teraz git. Tak, musimy wrócić do naszego miasteczka i przeczytać co nieco o naszym folklorze. Do miasta to musimy pójść tędy, tylko z tego co... Kurde, tu mapę nie wyrobiliśmy. Zabrakło tuszów w drukarce. Ale jeżeli byśmy poszli tędy i tędy się przedali, to możliwe, że tutaj będziemy. Ewentualnie tu. No bo tutaj to mamy trochę lipę. Chyba, że ja się cofnę i tamtą sobie mapę jakoś wyrobię, jakby to ująć. W ogóle strasznie tutaj... Gdzie ty jesteś? Tu. Strasznie tutaj cimno. W ogóle, którędy ja idę? A, tędy. Dobra, to się przyda, bo mapę od razu sobie tutaj narysujemy. O Jezu, ten liść mnie troszeczkę prowadził w błąd. Okej, mapa się rysuje, co mi się podoba. I tak, musimy iść do Asgai Gigoi. Nie do Asgai Gigoi, co ja gadam? Asgai Gigoi. Wrócić do miasteczka i przeczytać parę jakichś tam tych... Dobra, tędy musimy jakoś wyjść. Przeczytać jakieś parę tych wpisów odnośnie pajenki Blair Witch. Kurde, czemu ja nie widzę, którędy ja biegam? Już to tędy chyba szło. Bo tutaj by trzeba było skręcić. Nie mogę pomylić tutaj tych dróżek. Dobra, chyba teraz tędy? Chyba tak. Sprawdzę jeszcze na mapie. Tak jest. Ja się obawiam. Wiecie czego? Wilka złego. Kurde, co ja dzisiaj tak... Co to było? Oho. To mi się nie pod... O Jezus. Gdzie? A, tu! No, nie się, tylko... Zabijaj tego... ...parszywca. Już? I've just killed a creature that I can only describe as a monstrous black dog. I fail to see any connection, however, between this beast and the Blair Witch. Dogs like this aren't traditionally familiar to witches. No, raczej nie. Raczej nie. Dobra, czyli tak, mapę sobie tutaj rozrysowałem, więc będziemy mogli tędy wrócić. Chyba jestem na dobrej drodze, bo pamiętacie, że chińskie przysłowie mówi, jeżeli widzisz... Oho. A dobra, tego mogę wyminąć. Patyczaka. Kiedyś one mnie przerabiały? O Jezus Maria, tylko nie demony. Nie. Demon Snow. Dobra, może tędy? Chyba nie. Chyba to nie tędy droga. Chyba to nie tędy droga, moja droga. Jak to brzmi w ogóle?
Teraz, podoba mi się to, że coś tam z tyłu mnie warczy. Tak tu. Trochę to jest dziwne, że ja tutaj się znalazłem. Się. Jak tutaj pójdę... Ja nie chcę iść z powrotem do Trumiennej Skały i domu do Para. Ja muszę się wrócić i pójść do miasteczka. Bo miasteczko czeka. No i w sumie demony i jakieś pieski też. W sumie tego demona... Inaczej, w sumie pieska też można... Oho! The Givna necklace as Gaia gave me. As much as I hate the thought of trekking back out here tomorrow, it's getting a little too late for comfort. I can follow my map back to town. No i super. O! Dobra. Ale oberwał, widzieliście to? Jaki strzał. Od razu ja zapisuję, nie ma to tamto. Na czwóreczce. Kurde. Piękny strzał. A tu coś będzie w ogóle? Nie. Na razie nie, to na razie ten domek para jest. Aż padaj ty się... Nie, jaki sierściuchu? Patyczaku. Tu jest domek para. Teraz jak ja pójdę... Tak, tędy muszę iść. Nie tędy. Co ta mapa mnie tak myli? Oj, coś czuję, że magiczne patyczki od Asgai nie pokazują mi tego, co powinny. Ale może być ciekawie. Niby to git. Ale... Tu? Nie, to jest Trumienna Skała chyba, z tego co widzę. Chyba tędy. Dobrze, tu jest w ogóle mapa, wiecie? Bo... Tak to by było ciężko. A gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Aha. Patyczak. Ale chrumczy. Dobra, tu sobie narysujemy mapki. Trzy demony. Tak, widzę go. Mam nadzieję, że on nie widzi mnie. Jezus. Jakby... Czekajcie, jakby tędy pójść? Kurde, żebym tylko nie krążył, wiecie, w kółko, bo to też jest takie trochę... Bez sensu, no właśnie. O. Chyba w dobrym jestem miejscu. Jezus Mary, znowu ten liść mnie przestraszył. Matko Święta. Już znowu psy. To takie dosyć wychudzone. Kurde, ale jak one ładnie tam gazują. Scary. Trochę mnie to denerwuje. Nie powiem, że nie. Oho, tam widzę demona. Odejdź. One powinny ze sobą walczyć. Wow. Spokojnie. Dobra, jeżeli teraz bym się nie pomylił, bym poszedł tędy. Może od razu zapiszę. To byłbym... na dobrej drodze, żeby właśnie szybciutko dotrzeć do tego miasta. Bo nie powiem, że cieszę się na widok tych demonów, które są z tyłu za mną, matko. A nie chcę wyciągać specjalnie innej broni, bo czasami są te demony, a czasami są te nieszczęsne psy. I to tak trzeba byłoby co chwilę zmieniać. O matko, broń, a tego nie lubię. Niestety z tego co pamiętam, to na scrollu nie zmienia się tak broni fajnie. Oj. Teraz. Tędy! Chwila, moment. Gdzie jestem? Do miasta tędy, ale fajnie. Odejdź. Nie patrz mi tam do góry. Tylko idziemy tędy. No dobrze, idę. Czy ja się oddalę, czy nie? Już nie wiem. Spojrzeć na map.
Ja nie za bardzo kumam czacze. Odejdź. Dobra. No nie, cholerny. Oh yeah. Git. Uhuhu. Uhuhuhu. Odejdź. W ogóle nie wiem, czy wiecie, a zauważyliście, że właśnie ten demon, który wyleciał mi przed oczami, zresztą nie tylko on, no to to są te demony, które mi, kurde, w łazience grasowały i pukały do mych drzwi. Oho. O matko. Ale to duże. Oj, oj, oj. Dobra, od razu zapiszemy. Kurde, mogłem tego dziada zabić wcześniej. A teraz jakiś skorpion. Nie wierzę w to. Odejdź, odejdź. Dobra, jednego już załatwiłem. Kurde, nie widzę nic. No, haja, haja. Wiecie, które to? Odejdź. Się nie pamiętam. Kurde mać. Nie za bardzo pamiętam, co tutaj miałem robić. Zaraz zapiszę. Nie wiem, czy dostał? On pamiętam, że tego z czegoś tutaj pilnował. Jak to było? Jak to było? Coś miałem tu rozwalić, tylko... Lender jasny. Ta muzyczka. Oj. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Ty, on padł, czy mi się wydaje? On tam jest? Nie, nie ma go już, chyba. The creature I just destroyed was enormous. Just hoping there aren't any more that size around here. No nieźle. Dobra, tędy. Finally, path back to town. Maybe I can get back in time to get a couple hours sleep before dawn. No pewnie, zjeść zapiekankę, ugotować rosół, wszystko. Oj, jakiś święty spokój. Powiem wam szczerze, nie pamiętałem, serio, czy dobrze robiłem z tym wielkim cieniem skorpiona, jak zwał, tak zwał, bo z tego co pamiętałem, to chyba, o, widzicie tutaj u góry? Jest znaczek Blair Witch. There is no way I could have missed that before. Either it wasn't there, or I couldn't see it because I didn't have this amulet. No ależ pewnie, nie było tutaj nigdy amuletu. Ale ja jestem ciekaw, co usłyszymy w mieście. O, dzień trzeci, ale jakoś tak szybko wczytało. I didn't plan on running through my supplies so quickly. I'll have to get more before returning to the forest. Okay. I can't carry all my gear in town. I'll get it before I go into the woods. No dobra, dobra, dobra. Oho. Good morning, Miss Holiday. I hope I'm not bothering you. No, not at all. I was just on my way out. What brings you here? Well, I'm not supposed to be over here, but here you go. This is our report on the Parr incident. We never released those drawings, you know, for the family's sake, so if you could keep them under wraps. Thank you. This will help immensely. Sorry they aren't photos. Our department doesn't have a camera, so Sheriff Bowers makes me draw crime scenes. No, don't apologize. These are very detailed. There's something else. I watched Parr's cell again last night. And I found this. Still have no idea how he keeps getting the sticks to make them. He's no help either. Claims the witch put him there. Crazy. Thank you, Charlie. Well, I'd better go. Sheriff's keeping a sharp eye on me. Charlie to taki trochę zgrywos, jak Charlie Chaplin. Tylko nie ma wąsika i... This information never made it to the newspapers, and I can see why.
All of the victims had ritualistic markings on them. I melonika oraz laseczki. This stick man is similar to the shape in the Brody sketch. And the Givna Tawana as Gaia gave me. No co ty nie powiesz? Dobra. Nie, no muzyczki nie będę puszczał. Ale chcę coś sprawdzić. Co tam ciekawego słychać w łazience? Zobaczymy, czy nikt się tu nie kąpie. Na przykład, jak on ten miał? Cholera. Nie, no masz czas. A ja wiem, że masz. Chcę coś sprawdzić, wiecie? Bo nigdy tego nie sprawdzałem. Ale mam nadzieję, chociaż nie wiem, czy to od razu będzie. Bo czytałem taki trik, nie wiem, czy to jest prawda. Niby screeny widziałem i tak dalej. Ale podobno jak się... Nigdy tego nie widziałem. Dowiedziałem się dopiero, jak zacząłem nagrywać tę serię. Że jak się długo zacznie namawiać, tylko nie było napisane ile razy, i on do kąpieli, to w końcu się... To w końcu niby się wykąpi, ale to mógł być fake zmodyfikowany i zresztą screen tak samo. Nie wiem, czy komuś się w ogóle takie coś udało? Chyba jednak wydaje mi się, że ten trik jest fejkiem. Albo coś źle robię. Dobra, co nas tutaj czeka? Moi drodzy parafianie. Nie no, parafianie nie. Zaraz, zanim pójdziemy do czytelni, zobaczmy co u dziadzia. Dziadzia? What are you doing? No dzwonię. Dzwoni ci w uszach? What are you doing? Pytam się, czy dzwoni ci w uszach? Na przywitanie zróbmy parę kółeczek. Have you been to the woods? Did you find what you were looking for? Not yet. Might I send another telegram? Same place as before? Yes, please. Whenever you're ready. Big flashlight almost dead. Stop. Mild lead poisoning. Stop. No doctor in town. Stop. Send remedy quickly. Stop. Love, Elspeth. Stop. You feeling poorly? We can go to the sheriff's and call a doctor for you. No, that won't be necessary. My sister can send along a homemade remedy from our mother. Ciekawe. What are you doing? Dzwoni ci w uszach. Dobra. Dziadzia nic mi nie powiedział ciekawego. Skoro po drodze mamy też szkołę. O! Where have you been? I thought it was burnt. Ty gadasz? Are you okay? Emily, you shouldn't talk to her. My mom says she's... No, wait! Hello? 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 What's your name? Mary Brown. Shouldn't you be in school? Miss Ascott says home early today. She's not doing very well. Really? Why is that? She misses the other kids. Were they your friends? Not really. Just Kyle. But he's not the same anymore. Who were you talking to just now? Nobody. I was talking to myself. You look sad. I can't find Mr. Brownie. Mr. Brownie? He's been gone for a few days. What does he look like? He's brown. Could you be more specific? Well, he's got soft fur. I'll keep an eye out for him. Bye now. How peculiar. I just met a local girl named Mary Brown. She was talking to someone, but there was no one else with her. She claimed she was talking to herself. But I swear she used the name Emily. Now, one of the girls that Ruston Park killed was named Emily Hollins. I should review the recording of her conversation just to be sure. Also, she seems to have lost some sort of pet, a Mr. Brownie. If I find it, I'll be sure to return it. Czyli tak. Gadaliśmy tutaj... Przepraszam. Gadaliśmy tutaj z dziewczynką, której, jakby to powiedzieć,
W dziwnym trafem kiecka zaczęła sama falować. Zresztą tu wszystko dziwnie faluje w tej grze. I dowiedzieliśmy się również, że Emily, nie, Emily to była ta, której nie było, czyli duch, że coś tu nie gra. I dziwnym trafem pan Brownie, swoją drogą uwielbiam ciasto Brownie, czyli pan Bury, czyli idziecie do cukierni i mówicie, mówicie w cukierni, dzień dobry, pani mówi, czy tam pan, dzień dobry, ale dzień dobry, poproszę ciasto Burę. I patrzą tak na was i tak, ciasto Burę? No, brownie, Burę. No tak było w grze. Jakiej grze? No, Blair Witch, pan Brownie to pan Bury. Czy ciasto Burę to pan Brownie? To Brownie, wiecie o co chodzi, jakieś to takie dziwne. Teraz, czy tu jest coś ciekawego? Ten jak zwykle zostawił to samo. Zobaczmy, co u szeryfa. I better keep my distance from the sheriff, because he wants terrible grudge against me. Aha, takie buty. Dobra. Dobra, to wiecie co? To może zanim... może pójdziemy faktycznie do tej biblioteki. Czytelni, znaczy się. A ty czytelnia się mieści tutaj dalej troszeczkę. Z tego co pamiętam. I my tutaj nie byliśmy. Ja tę sekwencję pominąłem. O! Cześć! Hello, I'm Elspeth Holliday. Oh yeah, the visitor from Martinsburg. Well, no time to chat. Huge story in the works. Gonna set Burkittsville on its ear again. How's the story progressing? Whew, Nelly, even I don't believe it. Just have to start the presses, and then I'm off to the sheriff's with the evidence. Can you tell me? Oh no, not so fast. You can read all about it in the morning edition. Ale chamisko. Feel free to come back if you have any more questions. Ale chamisko. Dziwny typek. Myślałem, że pogada jakoś, czy coś, a on taki... Jestem za szeryfem? Ten... I za szeryfem i ja ci nic nie powiem. Jesteś bebebe. Te drzwi zawsze były zamknięte. Swoją drogą trochę szkoda, że więcej tych domków nie zrobili w tej grze do odkrycia. Ale nie będę narzekał. I tak jest fajnie. Może tutaj coś ciekawego dowiemy. Kolejny dziadzia. Do you have any books on Native American folklore? Well, I'm afraid I don't have much written by Native Americans. There is this book, though. An explorer wrote it during the early 1700s. He had Native American guides, and he wrote a lot about their beliefs and customs. Here you go. Trzeba zrobić łyczek wody przed czytaniem, bo znowu pewnie coś trzeba będzie poczytać. This book, The Ancient Evil of the New World, is supposedly non-fictional accounts of real-life legends from the Black Hills. I'll duplicate some of the more probable entries from the book into my field notes. They may prove to have no more substance than the rest. However, if some of these things are for real, I underestimated the magnitude of this mission. Mój słodki, drogi pamiętniczku. Nie wiem, co ja tutaj robię, ale musiałem zapisać pewne rzeczy. No i nie mamy co... O, jest jednak. Prastare zło z Nowego Świata. Ze wszystkich podań związanych z tym regionem bodaj najbardziej niezwykła jest legenda o wiedźmie z Blair. Opowieści o niej sięgają XVIII wieku, kiedy to grupa dzieci z wioski Blair skarżyła pochodzącą z Irlandii Alice Edward o uprawianie czarnej magii. Ustaliwszy, że kobieta faktycznie upuszczała krew dzieciom, mieszkańcy uznali, że mają do czynienia z wiedźmą i skazali ją na śmierć. Podczas
Najgorsze zimy, jaką odnotowano w historii, zaprowadzili Ed, Kelly, Barze, co ja taki, zaprowadzili Kedward na czarne wzgórza i pozostawili tam przywiązaną do drzewa, by zmarzła. Mimo Mimo przeraźliwego mrozu, Eli przeżyła. Zdaniem niektórych od śmierci uchroniły ją czary. Bez względu na to, jak udało się jej przeżyć, Eli wróciła do cichego Blair i zemściła się na tych, którzy próbowali ją zabić. Wyjątkowo ciężka zima sprawiła, że we wsi było jeszcze mniej jedzenia niż zwykle. Bez pomocy z zewnątrz mieszkańcy nie doczekaliby wiosny. Kilku najsilniejszych mężczyzn wyruszyło więc uzupełnić zapasy w pobliskim Friedrich. Z wyprawy nigdy nie powrócili. Kiedy nadeszła wiosna i stopniały śniegi w Blair, znaleziono już tylko puste domy. Co stało się z ich mieszkańcami? Nie wiadomo. Blair zniknęło z powierzchni ziemi na prawie pół wieku. Później znowu pojawili się tu osadnicy i na ruinach zbudowali nową miejscowość, którą nazwali Brooksville. W 1825 roku niejaka Alien Tracel, czy jak to się tam czyta, z Brooksville bawiła się nad Tapi East Creek, kiedy nagle ze strumienia wynurzyła się koścista ręka Ellie Kedward i wciągnęła dziewczynkę pod wodę. Kilka osób, które to widziało, skoczyło na ratunek, ale było już za późno. Chrypka. Wiedźma zdążyła porwać Alin i ślad po niej zaginął. Przez wiele tygodni strumieniem spływały lepkie gałązki i szmaty. A woda nie nadawała się do picia. Wiedźma i jej ofiara zniknęły, a jedyne, co nie uległo już wątpliwości, to, że Eli potrzebuje do swych czarów dzieci. W 1886 roku z Brooksville zniknęła kolejna dziewczynka, Robin River. Pewnego popołudnia bawiła się w lesie i po prostu nie wróciła do domu. Mieszkańcy dobrze pamiętali, co stało się z Alien Tracel, dlatego szybko zorganizowali zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Żadnej z ekip poszukiwawczych nie udało się odnaleźć jakiegokolwiek śladu, a do tego jedna z nich sama zaginęła. Wkrótce potem Robin wróciła cała i zdrowa. Rozpoczęto natomiast poszukiwania zaginionych mężczyzn. W końcu odnaleziono ich na trumiennej skale. Widok budził grozę i obrzydzenie. Leżeli powiązani razem za ręce i nogi, z wyciętymi w ciałach dziwnymi symbolami i wyjętymi wnętrznościami, z których ktoś ułożył stos pośrodku skały. Kiedy powiadomieni o tym mieszkańcy dotarli na miejsce mordu, by zabrać ciała, okazało się, że zniknęły bez śladu. Wiedźma porwała je w sobie tylko w wiadomych, nikczemnych celach. W ciągu następnych kilku tygodni zaginęło jeszcze kilku obywateli Brooksville. Potem zapanował spokój i o wiedźmie z Blair nikt więcej nie słyszał. Czy to już czytałem? Kurczę, powiem wam, że... nie wiem, ale już za bardzo nie chce mi się tam dalej czytać. Bo tutaj nie ma czegoś takiego, że to, co przeczytamy, dzięki Dziadzia 2, nie ma czegoś... Aha, zapomniałem. Znaczy mnie rozwala, jak gościu zamiast spojrzeć normalnie tam, gdzie odkłada te książki, to normalnie wzrok
na nią i po prostu nie odrywaj wzroku od klienta, bo może ci coś ukraść, nie? To jest przezabawne. Macie coś dobrego do żarcia? Zgłodniałem. Cześć, cycata. So what can I get for you today? Nothing right now, thank you. No dobra, a ty coś powiesz? A damn fine cup of coffee. Cholerna kawa jak marzenie? Ciekawe. Nic? Zamknięte. Jak obserwuję. No dobra. To prześledziłem. Właśnie. Może tu coś jest ciekawego. Hello? Anyone here? I guess not. I guess not? Dziwne. Nawet księdza nie ma? Dziwna sprawa. Coś się mi tu nie podoba. Ksiądz zazwyczaj powinien być na plebanii albo w kościele. A nie poza kościołem. No chyba, że poszedł. No nie, na randkę nie poszedł, ale... Może poszedł... Na ryby. Albo na grzyby. Tak naprawdę... Jest... Ach, wstrzymam się, bo nie chcę tak za bardzo, wiecie, klnąć. Więc tak, szkołę sprawdziliśmy, to sprawdziliśmy. Czegoś nie sprawdziliśmy. A! Tego nie sprawdziliśmy. Kolegę. Brody'ego. Czy coś tu będzie, czy nie? Nie, drzwi są zamknięte. Czyli co, teraz mogę iść do, jakby to powiedzieć, do swojego pokoiku i znów wybrać się do lasu. No bo tak to wszędzie już posprawdzałem, co miałem do sprawdzenia. Ciekawe. A to zaraz mi powie, jeszcze czegoś nie sprawdziłam i musisz... I can't carry all my gear in town. I'll get it before I go into the woods. Ty jeszcze nie masz chęci pójścia do lasu? Coś tu jeszcze, kurde. A, dobra. Ja wiem, co jeszcze nie sprawdziłem. Zaraz tutaj sprawdziłem. Notatki głosowe. Gdzie te były te sprzęty? Aha, dobra, już wiem. Wiem. Jakoś tutaj mnie musiałem zmieniać. O, jest. Nie to. Blender, jasne. Przepróbkę nagraniową. Nagrania i coś tam analizacji. No, I shouldn't draw my weapons in town. I broni. No kurde, pieczone to nie to. Kompas. O, jest. To będzie ciekawe. No Jezu. Pamiętam, jak się bawiłem z tym. Dobrze, to tak. Jezu, za duży bas. Same mocne basy. O. Ile? Chyba będzie to... Aha. Czyli bas na czwóreczce. To powiedzmy, że piątka. Też jest cisza, chyba dobrze dałem nawet. Ale piski? Trójka chyba wydaje się na to powiedzieć. A jednak nie, jednak dwójka chyba. Aha, tu jest dwójeczka, to teraz... Teraz może to muszę zwolnić. Chyba coś tu będzie. Nie. Za dźwięki w ogóle, aż mam ciary. It's cold still, Mary. Where have you been? At his house.
Not if the sticks are laid right. Are you okay? She's coming with new sticks. She can free me. Emily, you shouldn't talk to her. My mom says she's... Shh, somebody's coming. I have to go. No, wait! With the proper adjustments, the recording of Mary Brown clearly contains another girl's voice. I can only assume that Emily is a spiritual manifestation of Emily Hollins, Pa's first victim. There's no question that Mary Brown is very special. No, powiem wam, że ciary przyszły znowu. Ale przynajmniej nie było z tym problemu. Chyba teraz będziemy mogli pójść do lasu, co? I can't carry all my gear in town. I'll get it before I go into the woods. Jeszcze nie? Jeszcze czegoś nie zrobiłem? Czyżbym jeszcze miał jakieś nagrania? Nie, to było. Kurde. Baczcie za to, że puściłem drugi raz to samo. Myślałem, że da się jakoś to zatrzymać. Chyba, że da się. O, jest, dobra. To jest Brown. To jest ten patycek. Amulet para. Fajnie. Police report on the par incident. No właśnie. Raport policyjny. Uja. Uhu. Czekajcie, ja się napiję wody i zaraz wam przeczytam. No bo to jest ten raport od Charlie'ego chyba. Raport policyjny. Morderstwa Rossina Para. Ślady w piwnicy domu Para pasują do rodzaju ran zadanych wszystkim 7 ofiarom. Krew znaleziono nawet na suficie piwnicy. W całym domu natrafiono na odciski rąk dzieci, a jedyne, które przeżyło, Kyle Brody, potwierdza zeznania złożone przez Para. Według raportu koronera, ciała zabitych zostały okaleczone częściowo przed śmiercią, a częściowo po. Na wszystkich wycięto dziwne rytualne znaki. Wszystkie dzieci miały je na czołach, większość również na przedramieniach, a troje dodatkowo na plecach. Kształtu symboli na ogół nie dało się dokładnie określić ze względu na proces rozkładania się zwłok, który jednak przebiegał bardzo nietypowo. Niektóre ciała wyglądały, jakby leżały w ziemi od tygodnia, a inne jakby pogrzebano je dopiero przed godziną, mimo że w rzeczywistości znajdowały się w grobach od co najmniej 4 miesięcy. No powiem wam, że mimo, że nie robili zdjęć kiedyś, bo wiadomo, nie było takich technologii, ale kurczę, podziwiam kunszt rysowniczy. Dobra, czyli raport policyjny mamy. Nagranie z lasu. Zobaczmy nagranie z lasu. Znowu trzeba basy ustawić. Nie wiem, powiedzmy jedyneczka. Dwójeczka. Jest git, ale ten pisk jest tak irytujący. Są jakieś trzaski. To jest pisk. Na razie tak samo wszystko. Czyżby to ma być piąteczka? Tak to brzmi trochę. Dziwne dźwięki. Oho. Zaraz. Coś mi się to nie podoba. Jest za szybko. Stranger, where are you? I need you here. Stranger. That was my voice, but I've never said that. Upon analyzing the recording, I can definitely make out a voice that appears to be my own, in a great deal of fear. What's disconcerting is that I know I haven't said those words. Is this some sort of trick? Nie, nie sądzę, że to jest jakiś trick. No i okej, z tego co widzę, to już było też.
Noktowizor nie potrzebuje. Wykrywasz widmo. No z tego co widzę, to już tutaj wszystko mam, ale czy ja już mogę? Czy jeszcze coś? Aha, jeszcze do lasu, czyli coś jeszcze nie zrobiliśmy. Tylko pytanie brzmi... Pytanie brzmi co? No bo tak, szkoła zamknięta. Ale sprawdzę jeszcze coś tutaj. Chyba, że ona zaraz sama wróci. Coś tutaj mi nie pasuje. Coś mi tutaj nie pasuje. Tu jeszcze nie. No, co ty robisz, Holiday? Pójdziesz do lasu bez sprzętu? Nie sądzę. I'm terribly low on supplies. I should see about obtaining more. I'm not ready to go into the forest yet. I'm terribly low on supplies. I should see about obtaining more. Jak ja mam to po te zapasy? Nie pamiętam, powiem szczerze, jak ja mam zawiadomić po te zapasy. No chyba jakoś telefonicznie, chociaż nie, może pójdę do dziadzia. Dziadzia, który mi tam wysyłał... Co mi wysyłał? Telegram. Może on zaraz powie, że słuchaj, mam tu twoje fanty i jak chcesz, to możemy ten się jakoś dogadać. To nie są tanie rzeczy. Did a parcel arrive for me? No, ma'am. Can't say that it has. Hope you get to feeling better, Miss Holiday. Kurde, jeszcze nie. What are you doing? Zamawiam kebaba. O! Inpost przyjechał, albo kurier DHL, albo DPD. Oh, Justine! Hey, brought those remedies you needed. Why didn't Spookhouse just send a courier? Can't have this stuff falling into enemy hands. Well, I'm happy to see you. Come on, it's the last room on the end. You did bring my ECRE pistol, didn't you? Right here. Had a chance to test the rifle yet? Oh, too many times, but it works quite well. I wasn't sure how badly you were needing it, so I brought two of your modified batteries to give your big gun some extra power. Fabulous. I underestimated this mission when I left. Big fucking guns? Thank you so much for coming, Justine. You need anything else? No, I have it under control. Thanks. If things get any worse, I'll call in the stranger. Now you better get going. I have a lot more work to do. Thanks again, Justine. Kurczę, myślałem, że ją zaprosi na jakiegoś drinka czy coś, albo na piwko, wiecie, żeby się rozluźnić po ciężkiej wyprawie i tak dalej. Co to za przyjaciółka? Tak się nie robi. Robi się dobrze. Teraz możemy iść. Pewnie, bierz wszystko. Bierz wszystko. Nawet te nowe big fucking guns. Ale cichutko bierze, nie? Że nawet nic nie słychać. Jakiegoś szelestu. Dobra, wszystko? Wszystko. Możemy iść. A nie chcesz się wymyć? I don't have time for a bath right now. No jak to, no kurde, Holiday. Tyle czasu bez kąpieli. Chcesz, żeby coś tam się stało? Oho. I just got off the phone with the sheriff of Martinsburg. An old chum of yours? He's never heard of you. Didn't you say you talked to him before coming here? No one's gone missing from Martinsburg since 34. Oh, you don't say. I'll have to tell that to my sister. Now, you haven't done anything illegal, as far as I can tell. But I got my eye on you. You step out of line, you're mine. You get me, little lady? Thank you, Sheriff. I appreciate your concern. Ale dupek. Czy każdy szeryf był dupkiem? Kurczę, nie wiem. The local sheriff knows my cover story is bogus. He could stir up some serious trouble if he wanted to. I should try to keep my distance.
No tak. Dobra, moi drodzy, to na tym tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. To cześć!